Wczoraj został zamknięty serwer PTR do Diablo 4, na co za tym idzie, pozostaje nam w tym momencie czekać już na czwarty sezon, w którym oficjalnie zobaczymy nadchodzące zmiany. No i powiem wam szczerze, jak na początku wam mówiłem, że się mega jaram i że to wszystko naprawdę wygląda mega dobrze i że z lekkimi wypiekami wręcz na twarzy będę czekał na sezon czwarty, tak teraz na szczęście to zdanie podtrzymuję. Co nie zmienia faktu, że względem mojego ostatniego filmiku no trochę więcej pograłem w ten PTR, a co za tym idzie wyślę swój feedback twórcom gry. I tak samo chciałbym go przedstawić wam. Dlatego już na samym początku zaznaczę, bo nawet pod ostatnim materiałem, który bardzo mocno chwalił ten PTR, ale jednak no, mówiłem o pewnych problemach, które wstępnie zaczynam widzieć, parę osób mi pisało, że o matko, ty to tylko hejtujesz to Diablo. Nie. Naprawdę te zmiany mi się podobają. Gdybym miał w dupie Diablo, gdybym uznał, że już mi się nie podoba i w nie nie gram, to po prostu bym w nie nie grał i nie robiłbym materiału. To, że mówię o pewnych złych rzeczach i o rzeczach, które chciałbym, żeby się zmieniły, które zauważyłem na PTR-ze, wynika tylko i wyłącznie z tego, że chciałbym, żeby ta gra była jak najlepsza. Nie mogę się doczekać sezonu czwartego, mam nadzieję, że sam content sezonu czwartego będzie też dobry, no bo szkoda by było dostać tak super zmiany do trzonu gry i przy okazji gówniany sezon, no ale mam nadzieję, że sezon czwarty również zaskoczy. A tymczasem, tak jak mówiłem, to ma być feedback do serwera PTR, więc jak to w takim feedbacku bywa, no bez sensu jest pisać, że ej, to zrobicie zajebicie, to zrobicie zajebicie, to zrobicie zajebicie, tylko właśnie jest to po to, aby wytknąć pewne problemy i pewne sprawy, które chciałbym, aby zostały naprawione do sezonu czwartego. I tutaj też zaznaczam, to nie będzie taki materiał na zasadzie, że nie wiem, o, chciałbym, żebyście zmienili skille, żebyście zrobili użyteczne białe i niebieskie przedmioty, bo to są rzeczy, które podejrzewam, że prędzej czy później pojawią się w grze, ale to są totalnie rzeczy życzeniowe, które nie ma szans, że pojawią się do sezonu czwartego. Tak więc w tym materiale chcę mówić o rzeczach, które realnie myślę, pod względem zarówno deweloperskim, jak i tego, co sami twórcy przewidują, mają realną szansę poprawić się do sezonu czwartego i mam nadzieję, że faktycznie to się stanie. No i tak jeszcze zanim zacznę już od szczegółów, to raz jeszcze zaznaczam, generalnie mi się podoba i mam wrażenie, że główną bolączką Diablo 4 teraz, oprócz rzeczy, które zostały fiksnięte, a które na pewno no, nie zostaną w żaden sposób dodane do sezonu czwartego, to są takie małe, irytujące rzeczy i ogólnie Diablo od samego początku oczywiście miało dużo większe problemy, tylko właśnie one teraz zostały zaadresowane, ale oprócz tych problemów, Diablo składało się z takich bardzo wielu małych bolączek, nie? Że normalnie w grach, jakby byśmy zobaczyli pewne bolączki, które są w Diablo 4, to byśmy uznali, dobra, to jest taka mała, nieznacząca rzecz. Tylko w Diablo 4 jest tyle tych takich małych bolączek, że w końcu wiecie, z tych kropel malutkich bolączek powstało całe morze. I to właśnie mówię, to nie jest tak, że te rzeczy są jakieś mega straszne, mega przeszkadzają, ale po prostu tych mega małych, mega mało przeszkadzających rzeczy jest na tyle dużo, że psują finalnie wydźwięk nieco całej gry. Więc oprócz rzeczy, które jakby pojawiły się w PTR-ze i które wymagają pewnej atencji ze strony twórców, też będę chciał wspomnieć o paru rzeczach, które są w Diablo 4 już od jakiegoś czasu i które przeszkadzają, a które przez to, że te pozytywne mega zmiany w PTR-ze zostały wprowadzone i jeszcze bardziej teraz jakby kują w oczy i widać ich pewne nieudolności, że tak to ujmę. No i tak naprawdę główną rzeczą są Nightmare Dungeony. Od tego chciałbym zacząć. W moich poprzednich materiałach w ogóle nie mówiłem o Nightmare Dungeonach. No i w sumie nie bez powodu, ponieważ grałem w nie giga mało. No i ktoś może spytać, dlaczego grałem w nie giga mało i praktycznie ich nie ruszałem. Ha, zrobiłem, nie wiem, 3 albo 4 Nightmare Dungeony podczas PTR-a. Po pierwsze, jak masz zmaksowane glify, a miałem wszystkie zmaksowane glify, no bo miałem zboostowaną postać na setny level, no to nie ma sensu robić Nightmare Dungeonów. A drugim powodem, dla którego nie robiłem Nightmare Dungeonów, jest właśnie to, że jak masz zmaksowane glify, to nie ma po co robić Nightmare Dungeonów. Dosłownie. I najgorsze jest to, że no nikt nie będzie maksował wszystkich glifów, tylko te, które są potrzebne do builda. Tak naprawdę ta przydatność Nightmare Dungeonów bardzo szybko przestanie istnieć. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że Nightmare Dungeony są głównym źródłem do samonów Beast in the Ice, ale one teraz również dropią z innych aktywności open worldowych chociażby, więc jest możliwe na spokojnie wyfarmić samony Beast in the Ice w ogóle nie robiąc Nightmare Dungeonów. I dodatkowo samo wprowadzenie pitu w pewnym sensie pokazało, jak Nightmare Dungeony są męczące i to głównie przez obiektywy. Żeby nie było, to nie jest tak, że ja bym teraz chciał, żeby Nightmare Dungeony były kolejnymi pitami, żeby w Nightmare Dungeonach nie było obiektywów. To jest spoko. To, że istnieją jakieś obiektywy, to jest jak najbardziej spoko, ale uważam, że one są nieco nieprzemyślane nadal mimo wielu zmian, które Nightmare Dungeony ku pozytywnym zmianom przeszły i nadal wymagają szczególnie właśnie obiektywy w Nightmare Dungeonach pewnych zmian. Po prostu uważam, że są one głupie i niektóre są robione bardzo na siłę i w jakiś sztuczny sposób mają wydłużyć czas trwania Nightmare Dungeona. Nie rozumiem przed po co jest to całe zbieranie dusz, bo to jest tak naprawdę to samo co zabicie wszystkich przeciwników, co na przykład uważam, że jest spoko, wyklirowanie całego poziomu Nightmare Dungeona, jak najbardziej spoko, bo sobie pobiegasz, ale jakby nie ma w tym nic irytującego, nie ma w tym żadnego backtrackingu, nie? Te bossy po zmianach layoutu
światów już są mniej irytujące, bo raczej się nie zdarza, żebyśmy ich ominęli, ale wiecie, no zabijacie tego bossa, z niego wypadają te duszyczki, musicie chwilkę poczekać, aż wypadną te duszyczki, musicie je pozbierać i dopiero lecicie dalej, a tak naprawdę jeszcze zahaczając o tych bossów i tak najpewniej zabijecie 90% wszystkich mobów w tym dungeonie, więc to równie dobrze mógł być ten obiektyw z zabiciem wszystkich przeciwników. To, że wypada na przykład klucz z jakiejś tam elity i musicie wtedy pójść otworzyć drzwi, jest tak jak najbardziej spoko, tam są jeszcze inne mniej przeszkadzające aktywności, ale na przykład, nie wiem, aktywności, gdzie musicie zebrać na przykład takie dwa boksy, żeby je potem włożyć w statuetki, na piedestały je położyć, się wtedy otwierają drzwi. Bardzo irytuje to, że nie można po prostu zbierać tych boksów, że nie można ich po prostu zabrać wszystkich ze sobą, tylko faktycznie musicie wziąć na jedną stronę korytarza, pobiec, wziąć boksa, zawrócić, na drugą stronę korytarza, wziąć boksa, zawrócić. I mówię, to mi przeszkadzało od dłuższego czasu, ale tak uznałem, że no dobra, to jest taka głupotka, to nie ma znaczenia, nie? Tylko nagle jak się tyle rzeczy poprawia, nagle jednak ta głupotka jest coraz bardziej ta głupotka zaczyna kłuć. Właśnie w porównaniu do pitów widać, że no kurde, Nightmare Dungeony są po prostu męczące. Po tym jak sobie przyjemnie latasz te pity, po prostu wchodzisz do tego pita, zaczynasz go, lecisz, rozwalasz te potwory, bo jakby nie patrzeć paradoksalnie, hack and slashy u podstawy są po prostu prostą grą, w której biegasz i zabijasz potwory i pity dosłownie ci to umożliwiają. Wchodzisz do pita, biegasz i zabijasz potwory. Ktoś może mówić, że to jest prostackie? Tak, ale to jest przyjemne, bo wtedy po prostu robisz swoje, grasz po prostu tę grę tak jak powinieneś, a nie, że idziesz po jakiś tam przedmiot i wracasz pustym korytarzem, bo go dopiero co wyczyściłeś. Nie mówiąc o tym, że chyba najgorsze są te pomieszczenia, które są takimi interfazami, nazwijmy to, między dungeonami, bo wszystkie Nightmare Dungeony praktycznie są podzielone na dwie części, że w pierwszej macie jakiś tam jeden objective, robicie ten objective, macie ten taki pokój malutki z interfazą i potem macie drugi objective. O ile na przykład, nie wiem, to przesuwanie tych dźwigni, gdzie się spełni jedna mała fala i zabijacie szybko tą falę, bo aktywniacie te dźwignie i idziecie dalej, to jeszcze jest do przeżycia, chociaż w ogóle nie rozumiem, po co istnieją te pokoje interfazowe, prawdę powiedziawszy. Jeden z tych pokoi interfazowych, który polega na tym, że przez 30 sekund po prostu potwory się tam spełnią i je bijecie i totalnie nic z tego nie macie, tylko to jest takie znowu sztuczne przedłużenie, nie możesz iść dalej do tego dungeona i po prostu bić dungeona, jakby mieć poczucie progresji przynajmniej jakiekolwiek, no to jest już takie dziwne. Mogliby w ogóle z tego zrezygnować i właśnie dlatego tak wspominam nagle o tych Nightmare Dungeonach, bo to bardzo mocno pity wyolbrzymiły ten problem. Jeżeli zaś chodzi o bossing szczególnie jeżeli chodzi o Tormented bossów, no to moim zdaniem Tormented bossy kosztują zdecydowanie za dużo i ktoś może powiedzieć, że się nie znam, bo nie poszedłem na żadnego Tormented bossa. Ale z drugiej strony zadaję pytanie, dlaczego nie poszedłem na Tormented bossa? Dlatego, że nie widziałem sensu. To prawda, że Tormented bossy, te 200 levele dropią co prawda 5 unikatów, ale koszt samonu tego bossa jest tak chory, może nie wszystkich, ale nie wiem, jak na przykład sobie wyobrażam, że miałbym wyfarmić 45 krwi na Lorda Zira, to no po prostu ręce mi opadają i myślałem, że nie, no pierdolę tego Lorda Zira Tormented. Wydaje mi się, że dużo lepszym systemem byłoby zmniejszyć ten koszt i co za tym idzie na przykład drop unikatów do 3 z takiego Tormented bossa, ale zmniejszyć koszt samonu na takiego bossa, jednocześnie może nieco podnieść jego poziom trudności, ale do tego przejdę niedługo. I wiecie, w tym momencie min-maxerzy, którzy naprawdę są w stanie farmić dużo tych materiałów, dla nich to się nic nie zmieni. Bo oni i tak mają od chuja tych materiałów, będą i tak w stanie przyzwać taką samą ilość bossów, żeby jakby ta liczba unikatów im się wyrównała. Jeżeli ktoś jest totalnym min-maxerem, to dla niego nie ma znaczenia, czy zużyje 45 krwi Zira, żeby przyzwać raz Zira, który mu dropnie 5 unikatów, czy przyzwać dwa razy Zira, który mu dropnie od 2 do 3 unikatów, bo wyjdzie to dla takiej osoby na dokładnie to samo. Ale na przykład dla gracza, który już troszeczkę ma na przykład mniej czasu na granie w Diablo, gra to bardziej casualowo, możliwość przyzwania Torment bossa, zmierzenia się z nim w troszeczkę mniej nużący sposób poprzez farmienie mniejszej ilości materiałów, a żeby mógł się zetknąć z tym bossem, mógłby go chociaż polizać, posmakować, zobaczyć w ogóle z czym się je tego bossa, wydaje mi się, że to by było odpowiednie i bardziej by to zachęcało ludzi do po prostu próbowania tych Tormented bossów, bo wiecie, nikt na tym nie cierpi. Minmaxerzy i prosi na tym nie cierpią, a casuale zyskują. I w ogóle tak samo myślę, że to też by było jak najbardziej do zrobienia. Dlaczego w ogóle nie dać możliwości przyzywania bossa takiego, na jakiego masz ochotę, na levelu na takim masz ochotę. Może być na przykład, nie wiem, 100, 150, 200, 250, 300 i po prostu w zależności od tego skaluje się ilość materiałów, jakiej używasz i to ty decydujesz, jaki level bossa i to też jakby sprawia, że troszeczkę bardziej schodkowo to wyzwanie rośnie, a nie takimi klifami totalnymi, żebyś mógł sobie przetestować. I tak samo wiecie, analogicznie właśnie na podstawie tego mogłaby się skalować ilość dropionych unikatów z danego bossa. I oczywiście nie powinno być tak, że na przykład, nie wiem, to może rosnąć w nieskończoność. W sumie sam level bossa mógłby rosnąć w nieskończoność w formie jakiegoś tam, nie wiem, wyzwania do
dodatkowego, żebyś mógł się sprawdzić, ale no gdzieś tam pewnie powinny być skapowane, że na przykład 5 unikatów to jest max i one będą dropić z levelu, nie wiem, 250 Uber Bossa, a jak już powyżej chcesz się bić z Uber Bossem, to po prostu bijesz się for fun, nie? No bo też bym raczej nie robił czegoś takiego, że nie wiem, każde 50 leveli zwiększa nieco szanse na Uber unikaty, co zresztą pokazuje inny problem Diablo 4, że w Diablo 4 tak naprawdę nie ma za bardzo chase itemów, tak naprawdę jedynym chase itemem są Uber unikaty i to jest coś, co też na pewno by wypadało zaadresować, ale to oczywiście w przyszłości, no bo nie ma szansy, że coś takiego teraz będzie miało miejsce, więc się nie będę na ten temat rozwodził. Bossing ogólnie, to już teraz mówię o zwykłym bossingu, a nie tormented bossingu, zwykły bossing, w szczególności kiedy pojawiły się pity, które to fajniej rozwiązują, za bardzo bossing faworyzuje jednak granie w party. To od początku było widoczne, ale znowu przez rozwiązanie The Pit, bo nie wiem czy wiecie, ale The Pit działa tak, że nawet jak je robicie w party, to osoba, która otwiera The Pit, która jakby zużywa run shardy, czy jak to się tam nie nazywa, żeby otworzyć pit, ona dostaje największą część crafting materiałów za ukończenie pita. Inni tam dostają jakąś tam dużo mniejszą część. I to jakby pokazuje, że kurde, można robić content w party, ale jednocześnie to jest taki content, że wiecie, bardziej czerpiecie fan z tego, że robicie to razem i macie świadomość, że jak idziecie z kolegą, no to ten, kto wam otworzy, dostanie najwięcej, a wy tam w sumie idziecie tylko mu pomóc, albo żeby pograć razem i polatać, ale nie czerpiecie z tego aż takich zysków. Bossing w Diablo 4 jest bardzo bolesny, no bo tak na dobrą sprawę, jeżeli robicie solo bossy, tak naprawdę jesteście w dupie, jakby szkodzicie sami w sobie i macie gdzieś to zawsze z tyłu głowy, że jak ja na przykład osobiście nienawidzę grać w party, nie lubię, czasami może z kolegami, nie wiem, levelując sobie graliśmy trochę w Diablo, ale tak ogólnie endgame'owo dla mnie Diablo to jest raczej bieganie solo, nie lubię grać w party, szczególnie w ogóle z randomowymi ludźmi, totalnie nie mój klimat, ale za każdym razem jak idę na tego obsranego Duriela, to mam gdzieś z tyłu głowy, że ja robię to nieoptymalnie, że jeżeli chcę wyfarmić jakiś konkretny unikat, a o Uber unikatach to w ogóle nie wspominam, to powinienem chodzić w party, bo to się po prostu nie opłaca i tyle, żeby robić to solo. I uważam, że to powinno być zaadresowane i mam nadzieję, że The Pit jest takim trochę jakby oczkiem puszczonym, że ej, patrzcie, w The Picie troszkę to ogarnęliśmy, zmienimy może też niedługo coś w bossingu. I to znowu jest coś, co tak naprawdę powinno być dość proste, no bo skoro taka mechanika istnieje w The Picie analogiczna, czyli jest jakoś możliwość wykrycia party lidera, który jakby daje te crafting materiały na przyzwanie bossa, czy tam The Pita aktualnie, to powinno się dodać dość łatwo przełożyć na bossing, jeżeli ten kod jest dobrze zrobiony. I wydaje mi się, że jak najbardziej to powinno być do zrobienia w miesiąc. No i balans jest aktualnie rozjebany. Podejrzewam, że to na pewno będzie dostosowane, ale trzeba o tym wspomnieć, oni muszą być tego świadomi. Nie wierzę, że nie są, ale no trzeba do tego dołożyć cegiełkę. I żeby nie było, ja uważam, że w hack and slashach jest super, takie totalne power fantasy, możliwość stworzenia tak potężnego builda, że po prostu sama nasza prezencja zabija bossa, nie? Nasza postać po prostu wchodzi do boss roomu, stawia krok, a ten boss tylko tak nie i umiera. To jest super, coś takiego zawsze mi się mega podobało i to mnie zawsze mega jarało, żeby dążyć do tak potężnego builda, tylko właśnie to jest droga, to jest dążenie do takiego builda i to powinno być mega ciężkie. Aktualnie po buście na level setny, mając totalnie randomowe, tam wiecie, jak boostujecie postać, to dostawaliście losowe itemki na waszą postać, więc mając totalnie losowe itemy, totalnie niezoptymalizowany build, tworząc summoner nekromanty, praktycznie czyściłem cały stary endgame'owy content, tam wiadomo, że z wyższymi pitami już pojawiały się problemy, zanim ten build był zoptymalizowany, ale jakby cały stary endgame'owy content bez problemu był czyszczony. No i to pokazuje jakby, jakie boosty podostawały te postacie i jak dużo dał tempering, że tak naprawdę wystarczy parę dobrych skilli stemperować i po prostu wasze postacie robią niesamowite rzeczy. Temper afiksy potężnie ingerują w te skille i chyba sam Blizzard nie do końca przewidział, jak bardzo i za tym idzie, to wszystko musi zostać zbalansowane. I prędzej czy później w ogóle dostaniemy, myślę, World Tier 5. Mam wrażenie, że może być problem, aby wszystko tak ładnie i dokładnie dobalansować tylko i wyłącznie na tych World Tierach, które mieliśmy wcześniej, które nie były przygotowane na tak potężnego power creepa. Muszą być liczby zdecydowanie stonowane i co za tym idzie, w sumie o tym nie wspomniałem przy Tormented bossach, ale właśnie Tormented bossy są przez to dość słabe. Nie chcę powiedzieć, że są jakieś mega słabe i tak, że nie wiem, jakiś totalny dad gamer do nich podejdzie i je bez problemu rozwali. No ale dla takich bardziej zaangażowanych graczy, nawet casualowych, no te Tormented bossy też nie są problemem, a powinny moim zdaniem być, szczególnie, że zabicie pierwszego bossa daje tego sparka do tworzenia Uber unikatu. Więc mam nadzieję, że odpowiednio zostaną nasze postacie znerfione, oczywiście cyferkowo, a nie pod względem tego, że odbierze nam się możliwość ingerencji w skille za pomocą temperingu, a że inny content też zostanie odpowiednio zbufowany, bo to jest bardzo aktualnie potrzebne. Jeżeli chodzi o The Pit, o co mogę się przyczepić The Pit, oprócz jakichś takich wizualnych rzeczy, które tam się czasami bugują, kiedy się przenosimy między poziomem. Dużo osób narzeka chociażby na to, że lokacje są jednolite, chociaż wiecie, mnie to w sumie nie obchodzi. Dla mnie The Pit mógł mieć cały czas taką samą lokację, mi to nie przeszkadza. Ja na takie rzeczy artystyczne aż takiej dużej uwagi
wagi, szczerze mówiąc, nie przykładam, jak co niektórzy, aczkolwiek uważam, że layouty, faktycznie same w sobie layouty powinny być dużo bardziej atrakcyjne. Tak aktualnie, no to ten The Pit jest tak naprawdę często po prostu biegnięcie przed siebie, nie ma w tym żadnej finezji. Nie jestem super fanem jakiegoś totalnego backtrackingu, ale wydaje mi się, że jednak jakaś większa, powiedzmy, wiecie, rozskrzydlenie, rozgałęzienie tych pitów powinna być widoczna i mam nadzieję, że będą pracować nad tymi layoutami, ale głównie to, co chciałem się przybić do The Pitu, to to, że dropi z nich w chuj crafting materiali, naprawdę, nawet tych wysokotierowych na jakimś picie level powiedzmy 50, który nie jest jakiś super wymagający, tam są levele około 150 mobków, tam dropi od chuja tych crafting materiali i ja wiem, że masterworking może failować i na pewno ten drop nie może być jakiś super mały, żeby, wiecie, nie poszło to w przeciwną stronę, że będziemy musieli jakoś pojebaną ilość tych depitów robić, żeby w ogóle do masterworkingu podchodzić, tak jak to miało miejsce z Abattoir of Zir, żeby w ogóle próbować ten glyph upgrade'nąć, ale do tego aktualnie, nawet mając na uwadze to, że masterworking może failować, dropi zdecydowanie za dużo. Powinno to zostać zmniejszone, żeby ten masterworking faktycznie wydawał się czymś takim, że no kurde, nawet żeby chociaż było czuć leciutki ból tego, że na przykład failnie nam masterworking, albo że będziemy musieli zresetować ten przedmiot. Bo w tym momencie tak naprawdę o wiele bardziej bolą nas Veiled Krystale, do czego przejdę niedługo, a nie te crafting materiały z depitów. I teraz przejdźmy do Veiled Krystali. Veiled Krystale to jest dramat. Ogólnie wiem, że większość osób robiło w ogóle tak na PTR-ze, że tworzyło sobie nowe postacie, boostowało je, żeby mieć crafting materiały, bo przy booście postaci dostawali się crafting materiały, żeby mieć crafting materiały, oni sobie wtedy masterworkowali wszystko na maksa, bez problemu, Codex of Power dospermiony i wszystko zrobione na maksa, a ja z kolei grałem specjalnie jedną postacią, żeby zobaczyć, jak to przejebane jest, jest naprawdę przejebane. I tutaj znowu, nie chcę niczego dostawać na złotej tacy, ale Veiled Krystale są tak ciężko dostępne, one są używane praktycznie do każdego rodzaju craftu. Dodatkowo, żeby Codex of Power imprintnąć, ich jest potrzebne aż 75 i to jest zrozumiałe, no bo teraz Codex of Power się nie marnuje, ale przez to, że te koszta są często bardzo wysokie, a do tego są obecne praktycznie w każdym craftingu, a do tego bardzo rzadko dropią z legendary itemów, tylko właśnie głównie z rare itemów, dlatego mówiłem o tym Lootfiltrze wcześniej, to sprawia, że Veiled Krystale są bardzo ciężko dostępne i głównie to właśnie one powstrzymują was przed temperingiem, przed masterworkingiem, przed imprintowaniem Codex of Power. Z nimi był na tyle duży problem, że ja potrafiłem latać po miastach, po vendorach, kupować rare itemy tylko po to, żeby je rozwalić na Veiled Krystale. No jeżeli ja czuję w pewnym sensie się zmuszony i mam wrażenie, że najefektywniejszą metodą na zdobycie jakiegoś crafting materiału jest bieganie kurwa po NPC-ach i kupowanie od nich rare itemów, no to coś jest kurczę nie tak. To trzeba jakoś trzeba temu zaradzić, albo dać jakiś target farming na Veiled Krystale, albo żeby może ich trochę więcej dropiło z salvage'owania rare'ów. Może, tak jak mówiłem też wcześniej, więcej crafting materiałów mogłoby dropić z itemów, które mają greater affixy. Jakoś trzeba to na pewno załagodzić. Jeżeli już jesteśmy przy takim craftingu, ja ogólnie teraz o masterworkingu i temperingu nie będę mówił. Ktoś może pomyśleć, że jak to, nie masz nic złego do powiedzenia na temat masterworkingu i temperingu. Mam, ale powiedziałem to o tym w moim poprzednim materiale, który teraz wyskoczy wam gdzieś tutaj i moje zdanie względem tego się totalnie nie zmieniło, więc po prostu nie chcę, żeby ludzie, którzy w miarę regularnie oglądają mój kanał, żeby mieli wrażenie, że się powtarzam, a jeżeli ty, widzu, nie widziałeś tego filmiku, no to cię zachęcam, dlatego nie będę komentował ani temperingu, ani masterworkingu, bo tak jak powiedziałem, moje zdanie się nie zmieniło od momentu przegrania tam 10 godzin w PTR aż do teraz. Jedyne, co mi się zmieniło, to to, że dałbym możliwość skipowania animacji masterworkingów. To, czy ten masterworking się udał, czy nie udał, ta animacja trwa strasznie, kurwa, długo i kiedy siedzicie i się przewalacie przez, nie wiem, 12 leveli tego przedmiotu, to jest mega frustrujące. Nawet w opcjach gdzieś dać po prostu, wiecie, możliwość skipnięcia tej animacji. I teraz w pewnym sensie się powtórzę może względem tego, co mówiłem w moim poprzednim materiale, ale to jest jeszcze bardziej mocne, odczuwalne niż kiedy mówiłem to wcześniej, dlatego chcę na to jeszcze raz nacisnąć. Dajcie greater affixy rerom. Wcześniej mówię, może dajcie greater affixy rerom, teraz mówię, zdecydowanie powinny rery dostać great affixy. I niestety mam wrażenie, że to nie nastąpi zbyt szybko, co prawda mogłoby nastąpić w ten miesiąc pod względem technologicznym, kodowym, programistycznym, bo to raczej na pewno nie jest żaden problem od tej strony, ale mam wrażenie, że trochę Blizzard będzie naciskał, że nie, wymyśliliśmy, że to będzie tylko w Legendary, będą po prostu kurczowo trzymać się tej myśli. Mam nadzieję, że to zmienią i ja wiem, że nie ma nic złego w tym, że pewna tierowość itemów istnieje i że w totalnym endgame będą się liczyły tylko Legendary itemy z greater affixami. Uważam, że to jest super, to jest w pewnym sensie też naturalne, że pewne itemy będą wypierać pewne itemy. Już nie będę wspominał o białych, niebieskich itemach, aczkolwiek uważam, że fajnie było nieco przedłużyć żywotność tym rare itemów. Wydaje mi się, że właśnie te greater affixy naprawdę by zrobiły dobrą robotę na rare,
rarerach, nawet jeżeli by to się zdarzyło rzadziej niż na legendary, to przedłużyłoby to im żywotność i dodało nieco więcej ekscytacji, że ej, mogę mieć rara, który nawet po ulepszeniu do legendary, mimo że ma ten jeden afix mniej, mam legendary z dwoma afixami, ale tam są akurat na przykład dwa greater afixy, które idealnie po prostu pasują do moich statystyk, wtedy taki rare zmieniony na legendary naprawdę długo by mógł z nami być i uważam, że to by było wtedy też ekscytujące. Jeżeli już jesteśmy przy greater afixach, to powinny one być oznaczone lepiej zarówno w inwentory, jak i na ziemi. W inwentory w ogóle one się niczym nie wyróżniają, to jest zwykły legendary item, w ogóle nie ma żadnej specjalnej obramówki, przez co no może dojść do jakiegoś niechcącego salvage'owania, jeżeli będziemy bardzo na śpiocha salvage'ować itemy, no ale w ogóle też utrudnia jakieś takie intuicyjne segregowanie i zarządzanie tym inwentory. Na ziemi też niby jest ta cyfra rzymska, ale tak naprawdę jak wiecie, dużo się dzieje na ekranie, dużo się biega, a teraz Diablo się pod tym względem też dość mocno zdynamizowało, to czasami można to przeoczyć, można tego nie zauważyć, ten promień wygląda dokładnie tak samo, no powinny być jakieś większe wyróżnienie ku temu. Rary wtedy oczywiście, jeżeli by to zmienili, również powinny mieć ten kolor, powinny być tak samo traktowane jako po prostu, wiecie, przedmiot z greater affixem, to jest po prostu zupełnie inna kategoria przedmiotu w pewnym sensie. No i teraz, jeżeli już mówimy o rzeczach leżących na ziemi, to warto powiedzieć coś o loot filtrze. Mogą mówić, że jest niepotrzebny, chuja, prawda, nawet prosty loot filter by się przydał, w którym możemy zaznaczać tylko parę rzeczy, zaraz wymienię jakie, no i przede wszystkim mamy, kurde, już filtrowanie stasza. Ja już kiedy wychodziło filtrowanie stasza, to był chyba sezon drugi, ja mówiłem, że programistycznie dodanie loot filtra w momencie, kiedy jest takie sortowanie i filtrowanie stasza, to jest żaden problem, bo to filtrowanie stasza działa już po afiksach, działa po nazwach kodeksu of power, no działa po mnóstwie rzeczy. Kiedy taki system jest już gotowy, to naprawdę kodowo kwestia loot filtra to jest chwila, żeby go zrobić w taki sposób, a tak jak mówiłem, Diablo 4 nie potrzebowałoby jakiegoś loot filtra, jak nie wiem, Mapoe albo Last Epoch. W Diablo 4 loot filter na aktualną itemizację mógłby być bardzo prościutki, zaznaczyć jakie afiksy nas interesują, ewentualny tier itemów, czy legendary, czy rare, czy jakiś tam inny, to czy mają greater afix, czy ich legendary power jest upgrade'em naszego aktualnego kodeksu of power, coś co by się chyba najbardziej przydało, dlaczego w ogóle myślę o tym loot filtrze, jest powiązane z Veiled Krystalami, czyli w Diablo 4 musimy zbierać przedmioty, których nie potrzebujemy często, ponieważ salvage'ujemy je na crafting materiale, które jest bardzo ciężko w inny sposób zdobyć niż salvage'owanie przedmiotów. Dlatego chociażby bardzo by się przydała chociażby taka opcja w loot filtrze, oznacz przedmiot jako junk. Taki przedmiot, kiedy na przykład uznamy, że wszystkie rary ma być traktowane jako junk, to one wtedy nie znikają i w ogóle nam ich nie pokazuje na ekranie, tylko mają na przykład szary nameplate. I kiedy je podnosimy, to trafiają do naszego inwentory automatycznie oznaczone jako junk, bo w Diablo możemy oznaczać przedmioty jako ulubiony albo jako junk. I kiedy podnosimy taki szary item, no to on jest automatycznie jako junk, od razu wtedy widzimy, że w naszym inwentory mamy junk itemy, mogą to być rary, mogą to być legendary z nieinteresującymi nas totalnie afiksami, z beznadziejnymi legendary power, które również chcemy salvage'ować. I wtedy już w ogóle zarządzanie naszym inwentory sprowadza się do tego, że okej, tutaj mam itemy zmarkowane jako junk, ich nawet nie przeglądam, tylko przeglądam te inne itemki, które mi dropnęły i to jest mega, kurde, potrzebne. Oni mogą mówić, że nie, z nowym systemem itemizacji nie trzeba. Chuj, trzeba, naprawdę. Naprawdę, kurwa, trzeba. I to by było mega potrzebne. No i tak naprawdę, jak o tym myślę, to jest wszystko. To jest taki mój główny feedback względem tego, co zobaczyłem w PTR-ze po już naprawdę wielu, wielu godzinach gry, po tygodniu grania. I mówię, o niektórych rzeczach nie wspominałem, ponieważ w moim poprzednim materiale po 10 godzinach grania wymieniłem też sporo rzeczy. No i na temat niektórych z tych rzeczy moja opinia się nie zmieniła, więc nie chcę tego powielać. Aspekta, których mi się zmieniła moja opinia, to je tutaj wyróżniłem. I tak samo rzeczy, o których wtedy nie myślałem i które mi ewentualnie nie przeszkadzały, albo na które nie zwróciłem uwagi, również poruszyłem w tym materiale. To w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć. Bardzo możliwe, że pojawi się jeszcze jeden materiał powiązany z PTR-em, czyli mój build nekromanty, znaczy nie mój, tylko wzięty z internetu i zaadaptowany przeze mnie, ale chciałem wam trochę o nim opowiedzieć, bo uważam, że to będzie bardzo fajny build na start sezonu 4. Ja jestem gościem, który uwielbia grać nekromantami, więc może pokażę wam ciekawy moim zdaniem build, którym wy będziecie mogli ewentualnie podążyć, jeżeli będziecie chcieli zacząć swoją przygodę z nekromancją, że tak to ujmę. A tymczasem to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dajcie znać w komentarzach, jak zwykle, co sądzicie, co wy byście jeszcze zmienili względem sezonu 4, względem tego, co widzieliście w PTR-ze i czy macie jakieś swoje inne uwagi. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Dartian bez odbioru.